Namaste moi mili, witajcie na drugiej lekcji przygotowującej do salam Bastirsasany stania na głowie z podparciem. Dzisiaj przygotowujemy sobie lekkie klocki do jogi, opcjonalnie mogą być grube książki, ciężkie klocki drewniane korkowe do jogi oraz elastyczne taśmy. Mogą być paski, ale będą nam się gorzej rozciągały. Usiądźcie sobie w wygodnej pozycji. Przez chwilę pooddychamy, aktywując mula bandę, mięsień poprzeczny brzucha, przeponę. Możecie też usiąść sobie wyżej na klocku. Teraz tak, kładziemy sobie dłonie na dolnych żebrach, jedną przesuwamy ciut niżej na brzuch. Oddech nosem, z wdechem poczuj, jak żebra rozchodzą się na boki, oddech do żeber, brzuch lekko się zapada, aktywna przepona, mięsień poprzeczny brzucha, mula banda. Na wydechach poczuj, jak łuki żeber suwają się ku sobie, brzuch delikatnie się rozluźnia, ale nie puszczasz całkowicie napięcia, jest nadal aktywny, talia jest bardziej zwarta. Wdech, żebra na boki, klatka poszerza się na boki, staraj się nie wypychać brzucha, brzuch się zapada, automatycznie idzie w dół, aktywny poprzeczny brzucha, przepona. Wydech, suwasz żebra do siebie, łuki żeber podchodzą do siebie, jakbyś wiązała niewidoczny gorset dookoła talii, dół brzucha jest lekko aktywny, nie tamujesz oddychanie. I wdech do żeber, żebra na boki, klatka poszerza się, brzuch się zapada. Wydech, suwasz żebra do siebie, wiążesz niewidzialny gorset. Wdech do żeber, klatka poszerza się na boki, brzuch się zapada. Wydech, suwasz żebra do siebie, wiążesz niewidzialny gorset. Wdech nosem, żebra na boki, klatka się poszerza, brzuch się zapada. I wydech nosem, żebra do siebie, wiążesz niewidzialny gorset. Zostajemy na moment w wizualizacji. Wdech do żeber, klatka się poszerza, brzuch się zapada, jest aktywny. Długi wydech nosem, żebra do siebie, cały czas aktywne centrum. Nie tamujesz oddychania, oddech swobodny. I wdech do żeber, żebra na boki, brzuch się zapada. Wydech żebra do siebie, wiążemy niewidzialny gorset dookoła talii. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch się zapada. Wydech żebra do siebie, wiążemy niewidzialny gorset dookoła talii. Zostajemy w tym schemacie oddechowym przez dłuższy czas. Protrakcja, retrakcja łopatek. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch się zapada. Unosimy ramiona do wysokości barków, nie wypychaj klatki piersiowej. I teraz na wydechu zsuwaj żebra do siebie i doklej łopatki maksymalnie do pleców. Wycofaj je do linii kręgosłupa. Z wdechem do żeber, żebra na boki, klatka szeroka, brzuch się zapada. Łopatki szeroko rozsuwamy je na boki, ale nie unosisz ramion w ten sposób, nie unosisz barków w górę. Cały czas ramiona barki w tej samej linii. Wydech, suwasz żebra do siebie i wycofujesz łopatki do pleców, doklejasz je do pleców. Retrakcja łopatek. Uwaga, moi drodzy, zachowujemy nasz schemat oddechowy, protrakcja, retrakcja, tak jak czujesz spokojnie, czujesz coraz większą aktywację mięśni między łopatkami. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch się zapada, rozsuwamy łopatki na boki, nie unosimy barków w górę, poszerzamy przestrzeń między łopatkami, protrakcja. Wydech żebra do siebie, zsuwasz łopatki do pleców, starasz się dokleić je do pleców, poczuć pracę mięśni między łopatkami, zbliżasz też łopatki do linii kręgosłupa, tak jak czujesz spokojnie. Wdech do żeber, żebra na boki, łopatki szeroko. Wydech, zsuwasz żebra do siebie, wycofujesz łopatki do pleców, zbliżasz je do linii kręgosłupa. Wdech do żeber, żebra na boki, nie wypychaj klatki, łopatki szeroko, same subtelne ruchy łopatek. I wydech, suwasz żebra do siebie, zbliżasz łopatki do pleców, do linii kręgosłupa. Retrakcja, powtarzamy jeszcze chwilkę. Wdech do żeber, żebra na boki, rozsuwasz łopatki, ale nie wypychasz klatki do przodu, poszerzasz klatkę na boki.
I wydech, suwasz łopatki do siebie, suwasz łuki żeber do siebie, wycofujesz łopatki do pleców, praca mięśni między łopatkami. Jeszcze raz. Wdech do żeber, żebra na boki, łopatki szeroko, tak jak czujesz w tym momencie, nie musi być doskonałe. Wystarczy, że będziesz powtarzać to ćwiczenie codziennie po 5-10 minut. I wydech, suwaj żebra do siebie, suwaj łopatki do pleców, łopatki do linii kręgosłupa. Uwaga, żeby lepiej poczuć ruchy łopatek, bierzemy teraz taśmę elastyczną. Przepleciemy ją na wysokości, krzyżując na wysokości dolnych żeber. Ok. Ważne, żeby była rozciągliwa, żeby nas nie przyduszała i żebyśmy mogli ją troszeczkę z wdechem rozciągać na boki. Jeśli Wam się suwa z żeber, spokojnie, możecie ją nieco wyżej sobie umieścić, bardziej na mostku. Z wdechem będziemy rozszerzać łopatki na boki, poczujecie jak taśma rozsuwa się, napręża, rozsuwamy żebra na boki, klatka się poszerza. Na wydechu będziemy zsuwać żebra do siebie, będziemy doklejać łopatki do pleców, będziemy czuć jak taśma obkurcza się, ok? Wdech, żebra na boki, pępek do kręgosłupa, uwaga, czujesz, że taśma się napręża, ciągną ją żebra rozsuwające się na boki, łopatki szeroko i wydech, suwasz żebra do siebie, taśma się obkurcza, doklejasz łopatki do pleców. Uwaga, w tej pozycji ramiona do wysokości naszych barków, zaczynamy. Wdech do żeber, żebra na boki, uwaga, rozsuwamy łopatki szeroko. Taśma stawia nam lekki opór. I wydech, żebra do siebie, zsuwasz łopatki do pleców. Wdech do żeber, żebra na boki, łopatki szeroko w protrakcji. Wydech, zsuwasz żebra do siebie i zbliżasz łopatki do pleców. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch się zapada, łopatki w protrakcji, rozsuwamy je. I wydech, suwasz żebra do siebie, doklejasz łopatki, zbliżasz do pleców. I wdech do żeber, żebra na boki, łopatki szeroko. I wydech, suwasz żebra do siebie, zbliżasz łopatki do pleców. Uwaga, powtórzymy to samo ćwiczenie w klęku podpartym. Teraz przełuszczę sobie taśmę w ten sposób, popatrzcie. Taśma będzie z tyłu. Z przodu chwytamy od wewnętrznej strony za jej uchwytę albo owijamy ją sobie na dłoniach. Taśma jest na naszych łopatkach, ciut poniżej barków. Idziemy sobie do klęku i jeśli taśma nie jest zbyt napięta, to możecie ją sobie jeszcze owinąć 1-2 razy dookoła dłoni, tak żeby jednak tutaj była nieco napięta, żebyśmy stawiali opór, odpychając się dłońmi od maty, ok? Rozczapiżamy palce dłoni, dłoni pod barkami, kolana pod biodrami na szerokość bioder. Taśmę mamy na naszych łopatkach. Ustawcie ją sobie dobrze. Dłonie są pod barkami. Mocno odpychaj się dłońmi od maty, odsuwaj od siebie palce dłoni. Teraz ustawcie miednicę neutralnie, tak żeby nie było dużej lordozy w lędźwiach i żeby odcinek lędźwiowy nie był zaokrąglony. Kolce biodrowe spojenionowe mniej więcej w jednej płaszczyźnie. Weź wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny. Odepchnij się aktywnie dłońmi od maty i rozsuń łopatki na boki, tyle ile możesz. Szerokie łopatki w protrakcji. Na wydechu zsuwając żebra do siebie, zbliżaj łopatki do pleców, taśma się lekko luzuje. Uwaga, mamy wrażenie, że klatka piersiowa idzie bardziej w dół, ale ruch jest w łopatkach, one doklejają się do pleców, czujesz pracę mięśni między łopatkami. I znowu wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny, wypychamy się mocniej z dłoni, szerokie łopatki rozjeżdżają się na boki. Protrakcja. I wydech, żebra do siebie, zsuwamy łopatki do pleców, taśma się lekko luzuje, czujesz pracę, pieczenie mięśni między łopatkami. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny, rozsuwamy łopatki szeroko, odpychasz się mocniej dłońmi od maty w górę. I wydech, zsuwasz żebra do siebie, zsuwasz łopatki do pleców i do linii kręgosłupa, to są małe ruchy, nie podciągasz barków w górę, nie kołyszesz się w klatce piersiowej ani w lędźwiach, ok? Kręgosłup neutralny. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny, wypychasz się dłońmi od maty, łopatki szeroko na boki.
I wydech, suwasz żebra do siebie, suwasz łopatki do pleców, sam ruch doklejenia łopatek do pleców. Retrakcja będzie we wszystkich naszych wygięciach w tył, a protrakcja jeszcze elewacja przy staniu na głowie z podparciem. I wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny, łopatki szeroko w protrakcji, odpychaj się dłoni od maty, mocniej dociskaj kciuki i palce wskazujące, bo one nam zwykle uciekają. Wydech, żebra zsuwają się do siebie, zbliżasz łopatki do pleców, taśma się lekko luzuje, ściągamy łopatki do pleców i do siebie. I wdech do żeber, brzuch aktywny, łopatki szeroko, odpychasz się mocniej dłońmi od maty, mocniej dociskaj kciuki i palce wskazujące. I wydech, żebra do siebie, zsuwasz łopatki do pleców, czujesz pieczenie, mięśni między łopatkami. I wdech, ostatni raz, protrakcja do żeber, brzuch aktywny, odpychaj się dłońmi od maty, łopatki szeroko, pięknie. I na wydech usiadamy sobie na macie w dziecku, możesz poluzować gumę. Nasza guma elastyczna jest na łopatkach. Nie kładź czoła na macie, tylko teraz rozsuń palce dłoni. Odpychaj się dłońmi od maty. Z wdechem do żeber, żebra na boki. Staraj się rozsunąć w dziecku łopatki na boki w protrakcji. Rozsuwamy je szeroko. Na wydech usuwając żebra do siebie, staraj się iść do retrakcji łopatek, czyli doklejaj w dziecku łopatki do pleców, poczuj pracę mięśni łopatkami, same subtelne ruchy łopatek, nie podciągasz barków do uszu, staramy się poczuć pracę mięśni między łopatkami. Wdech do żeber, brzuch aktywny, łopatki na boki, odpychaj się wtedy mocniej dłońmi od maty, łopatki szeroko w dziecku, taśma się napręża, napina. Wydech, zsuwaj żebra do siebie, doklejaj łopatki do pleców, taśma jest mniej napięta, czujesz pracę mięśni między łopatkami. Ostatni raz. Wdech do żeber, brzuch aktywny, łopatki szeroko na boki, taśma się napręża, rozsuwamy łopatki, jak nam taśma ucieknie, poprawcie ją, ok. Rozsuwamy łopatki na boki i wydech, zsuwaj łopatki do siebie w dziecku, doklejaj łopatki do pleców, poczuj pracę mięśni między łopatkami, mamy łopatki przy plecach. Ostatni raz, wdech do żeber, żebra na boki, wychodzimy w górę, taśma ciągnie. Uwaga, mamy taśmę w ten sposób, żeby była, popatrzcie, na naszych łopatkach, natomiast przychodzi nam tutaj z przodu od wewnętrznych stron ramion i teraz naciągnijcie ją bardziej, zwińcie sobie ją dwukrotnie na dłonie, naciągnijcie naszą taśmę mocniej, zakładamy ją na dłonie, ramiona są szeroko, ale palce dłoni wysunięte do przodu. Taśma jest po wewnętrznej stronie ramion, a z tyłu mamy ją na łopatkach. Ok, będziemy znowu rozsuwać łopatki na boki. Naprężcie taśmę maksymalnie, żeby czuć ten ruch rozsuwania i będziemy zbliżać łopatki do siebie. Cały czas taśma nam oporuje. Jeszcze sobie taśmę możecie bardziej nawinąć na dłonie, jeśli nie czujecie, że ona oporuje i że jest dobrze naciągnięta. Siedzimy w klęku. Wdech do żeber, brzuch aktywny, łopatki na boki. Rozciągamy taśmę łopatkami. I wydech, zsuwaj żebra do siebie, łopatki do pleców. Wyciągaj wtedy ramiona przed siebie, łopatki do pleców. Naprężamy taśmę, wyciągamy ją mocniej. Wdech do żeber, brzuch aktywny, łopatki na boki. Lekko rozsuwamy ramiona. I wydech, zsuwaj żebra do siebie, łopatki do pleców, naprężamy taśmę mocniej, ciągniemy nią do przodu. Wdech do żeber, łopatki na boki, rozsuwasz je maksymalnie i wydech, suwasz żebra do siebie, ściągasz łopatki do pleców, ale ciągniesz ramionami z taśmą do przodu. Wdech do żeber, brzuch aktywny, rozsuwasz łopatki na boki, nie podciągasz barków w górę. I wydech, suwasz żebra do siebie i zbliżasz łopatki do pleców i ciągniesz opuszkami palców dłoni przed siebie, taśma aktywna. Wdech do żeber, łopatki na boki, protrakcja, mocno brzuch się zasysa, żeby nie wypychać klatki do przodu. I wydech, suwasz żebra do siebie i zbliżasz łopatki do pleców, ciągniesz taśmą opuszkami palców dłoni przed siebie, jeszcze raz. Wdech do żeber, łopatki na boki, brzuch aktywny, żeby nie wypychać klatki. Rozsuwamy łopatki i wydech, suwasz żebra do siebie i suwasz łopatki do pleców. Zostajemy w retrakcji. Uwaga, staraj się teraz maksymalnie doklejać łopatki do pleców. Przy następnym ćwiczeniu nie wypychaj mostka do przodu, nie pogłębiaj lordozy lędźwiowej. Łopatki do pleców, ciągniesz taśmą do przodu. Wdech do żeber, żebra na boki,
Odwodzimy lekko ramiona na boki, ciągniemy taśmo. Zbliżasz mocniej łopatki do pleców. Doklejasz je mocniej. Z wydechem suwasz żebra do siebie. I teraz przy łopatkach, przy plecach ustawiamy znowu ramiona równolegle. Czujesz pracę mięśni między łopatkami. I wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny. Rozsuwamy ramiona nieco na boki. Zbliżamy mocniej łopatki do pleców. Wydech, suwaj żebra do siebie i ustawiaj ramiona bardziej równolegle. Cały czas łopatki przy plecach. Staraj się ich nie puszczać. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny. Rozsuwamy ramiona bardziej na boki, ale łopatki są przy plecach. I wydech, suwasz żebra do siebie, ustawiasz ramiona równolegle. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny. Rozsuwamy ramiona, ale trzymamy łopatki przy plecach. Staramy się czuć pracę mięśni między łopatkami. I wydech, suwasz żebra do siebie. Staraj się zatrzymać łopatki przy plecach. Ustawiasz ramiona bardziej równolegle. I wdech do żeber, brzuch aktywny. Ramiona bardziej na boki. Trzymaj łopatki przy plecach. I wydech, suwasz żebra do siebie, ustawiasz ramiona równolegle, łopatki zostają nam przy plecach. Uwaga, z wdechem rozluźniamy. Jeśli poczuliście tylko nieznacznie pracę mięśni między łopatkami, ale udało Wam się mięśnie równoboczne uaktywnić, to bardzo dobrze. Pamiętajcie, że tutaj liczy się regularność, tak naprawdę subtelna praca z protrakcją i retrakcją, z wyczuciem mięśni głębokich, z wyczuciem ruchu łopatek własnego ciała, codziennie 5 do 10 minut. Ok, rozgrzejemy sobie nadgarstki przez chwileczkę krążenia w nadgarstkach, w dłoniach. Wstępna praca nad mięśniami równoległobocznymi, poprzeczny brzucha, centrum, stabilizacja miednicy, tułowia wykonana. Poprzeciągajcie się. Wydech, lewa dłoń mata, wdech, rozciągamy prawy bok, wydech, prawa dłoń mata, wdech, rozciągamy lewy, wydech, lewa mata, wdech, prawy, wydech, prawa mata, wdech, lewy, wydech, lewa mata, wdech, prawy, wydech, prawa mata, wdech, lewy, wydech, centrum, uwaga, krążenia w barkach, tułów jest stabilny, nie wypychasz klatki w ten sposób, trzymasz klatkę miednicy w jednej linii. I przenieście ten ruch teraz na całe ramiona. Wdech do żeber, brzuch aktywny, żebra na boki. Wydech, suwasz żebra do siebie. Przenieś ruch na łokcie i przedramiona. Skończ ruch na nadgarstkach, usiądź na chwileczkę na macie. Teraz zaciśnij dłonie w pięści, same krążenia w nadgarstkach i łączymy dłonie w koszyczek, krążenia w koszyczku w nadgarstkach. Wdech do żeber, brzuch aktywny, poszerzasz klatkę na boki, odwróć krążenia, wydech, suwasz żebra do siebie, talia robi się bardziej zwarta. I z wdechem ramiona w górę, znowu klęk, wydech wzdłuż ciała, odwracamy ruch krążeń w barkach. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny, wydech, cały czas tu suwasz żebra do siebie, nie wypychasz klatki do przodu. I uwaga, wdech do żeber, przenosimy cały ruch na ramiona. I wydech, suwasz żebra do siebie, cały czas tułów stabilny. I wdech do żeber, przenosimy ruch na przedramiona, na łokcie. I wydech, suwasz żebra do siebie. I wdech do żeber, usiądź, przenosimy ruch na dłonie. I wydech, zaciśnij dłonie w pięści, krążenia w nadgarstkach. Rozszerz dłonie, złącz jeszcze raz. Dłonie w koszyczku, krążenia w nadgarstkach w jedną stronę. I zmień kierunek krążeń na drugą. Wdech, przeciągnij się, wdech do żeber. Już z ramionami w górę nie robicie, popatrzcie, tego błędu. Nie wypychamy klatki, tylko tu wdech do żeber, brzuch aktywny. Ramiona idą w górę tylko tyle, ile możesz. I wydech. Uwaga, idziemy sobie do pierwszej deski. Stawiamy klocek między łokciami. Aktywnie ściskaj go wewnętrznymi stronami łokci. Dłonie są na macie. Utrzymujemy deskę na 3 oddechy. Łopatki będą w protrakcji, przedramiona na macie, dłonie całe przylegają do maty. Rozsuwasz palce dłoni i doklejaj wszystkie opuszki i palce dłoni z równomiernym obciążeniem. Jeśli zauważysz, że Twoje kciuki i palce wskazujące odchodzą od maty, to doklej je mocniej, te wewnętrzne krawędzi dłoni. Ściskamy klocek wewnętrznymi kątami, stronami
naszych łokci, rozczapiżamy palce dłoni na macie. I teraz z wdechem odchodzimy nogami w tył pod wierzch kość ogonową. Nie robimy tu psa z głową w dół, nie wyginasz się w lędźwiach. Nogi tłum w jednej linii, ściskaj klocek wewnętrznymi krawędziami łokci. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Wdech do żeber, wypychamy się od przedramion łopatki w protrakcji. Idą nam na boki. I na wydechu podwiń kość ogonową, napnij lekko pośladki, kieruj spojenie łonowe do pępka. I wdech do żeber 2, łopatki w protrakcji, żebra na boki, brzuch aktywny, aktywne przodód. Wydech, odpychaj się przed ramionami od maty, napinaj lekko pośladki, podwinięta kość ogonowa. I wdech do żeber 3, mocno odpychaj się od palców stóp, od dłoni w górę. I wydech, suwaj żebra do siebie, mocno odpycha się przed ramionami od maty. Wdech, kolana na matę, dłonie na macie. Wydech, siadamy na piętach, możesz położyć klocek pod czołem. I teraz znowu zacznij rozsuwać palce dłoni od siebie, aktywnie odpychaj się dłoni od maty. Otrzymaj łopatki w protrakcji, rozszerzamy łopatki w pozycji dziecka. Wdech do żeber, żebra na boki, odpychając się dłoni od maty, łopatki szeroko. I wydech, cały czas też odsuwaj barki od uszu, nie podciągamy ich do uszu w górę automatycznie, tylko szerokie łopatki. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny, łopatki szeroko, odpychaj się dłońmi od maty. I wydech, żebra do siebie, dociskaj mocniej kciuki, palce wskazujące. Jeszcze raz wdech do żeber, żebra na boki, łopatki szeroko, poszerzamy klatkę. I wydech, mocniej odpychając się dłońmi od maty, wychodzimy sobie w górę, odsuwamy klocek. Na rozgrzewkę kilka dynamicznych przejść z deski do psa z głową w dół, ale popatrzcie, jak zwykle jesteśmy w desce, to najpierw unosicie miednicę i ten ruch idzie nam z miednicy z nóg. Teraz będziemy prowokować ten ruch z dłoni, będziecie odpychać się powoli z dłoni przez całe ramiona, aż poczujecie pracę tłowia i pleców. Rozsuńcie palce dłoni od siebie, rozczapiżemy je, dociskamy nasze palce dłoni z równomiernym uczuciem docisku do maty. Jeśli poczujecie, że kciuki nam puszczają i dłonie się robią takie łódeczkowate, dociążcie mocniej kciuki, palce wskazujące, bo to są nasze słabe punkty. Idziemy sobie do deski, podwijamy kość ogonową, robisz wdech do żeber, łopatki w protrakcji, wypychasz się bardziej i na wydechu najpierw unieś miednicę w górę, zobacz z jaką lekkością wchodzisz w ten sposób do psa z głową w dół. Teraz z wdechem do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny, wracamy do deseczki. Teraz Twoim zadaniem będzie, odpychając się od dłoni, przepchnąć ciężar ciała tak, że ostatnia miednica wyjdzie w górę, ok? Z wydechem suwasz żebra do siebie, najpierw ruch odepchnięcia od dłoni, czujesz, że masz okrągłe plecy, przepychasz cały ciężar z dłoni w górę, czujesz, jak pracuje tułów, barki, ramiona. Jesteś w psie z głową w dół, ostatnie plecy są w miarę proste, już nie tak zaokrąglone, jak przy inicjowaniu ruchu. I ostatnim naszym celem jest mocniejsze dociśnięcie kciuków i palców wskazujących do maty w psie, ok? Teraz z wdechem wróć przez podwinięcie kości ogonowej, okrągłe plecy, żebra, na boki brzuch aktywny, cały czas odpychaj się dłońmi od maty, łopatki są w protrakcji i na wydechu znowu zacznij odpychać się dłońmi od maty, suwaj żebra do siebie, poczuj okrągłe plecy, poczuj jak wielkie obciążenie przepychasz przez aktywne ramiona, barki, plecy, aż na kość krzyżową, na miednicę w górze, w psie, wracamy. Wdech do żeber, żebra na boki, wracamy od podwinięcia kości ogonowej do deski, cały czas odpychaj się dłońmi od maty, łopatki w protrakcji, mocniej dociśnij kciuki, palce wskazujące do maty. I wydech, suń żebra do siebie, zacznij odpychać się dłońmi od maty, okrągłe plecy, idziemy sobie do psa, przepychamy ciężar ciała na nogi, miednica ostatnia nam się ustawia w górze, mocniej dociśnij kciuki, palce wskazujące do maty. I wdech do żeber, żebra na boki, idziemy do deski, podwinięcie kości ogonowej, cały czas wciskaj dłonie w matę, łopatki szeroko w protrakcji, ostatni raz, już czujecie tą różnicę. Uwaga, wydech żebra do siebie, przepychamy ciężar ciała z dłoni do góry przez okrągłe plecy do psa z głową w dół, ostatnia miednica. Z wdechem kolana na matę i wydech, usiądź. Na chwilę odpocznij. Czuliście różnicę, jak przepychamy
całe obciążenie z deski naszej do psa przez dłonie, to przez okrągłe plecy musicie ten cały ciężar przepchnąć na nogi. Ostatnia miednica nam się unosi. A jak idziemy miednicą w górę na początku, to w ogóle nie czujecie pracy ramion. Uaktywniliśmy sobie mocniej łopatki w protrakcji, mięsień zębaty przedni, nasze ramiona, barki. Teraz przejdziemy sobie do naszej nawasany i do równowagi. Mocny brzuch. Na początku ustawcie sobie piankowy klocek bądź lżejsze książki między udami. Aktywujemy przywodziciele i mocniej kor. 50 cm powyżej kolan klocek, ściskamy go. Stawiamy sobie stopy na szerokość klocka, siadamy na guzach kulszowych, na kościach pośladków. Jeśli macie wrażliwą kość ogonową, możecie podłożyć ręcznik. Chwyć się pod udami i z wdechem do żeber, z brzuchem aktywnym, unieś mostek w górę. Wyraźnie doklej łopatki do pleców, idziemy do retrakcji. Mostek idzie w górę, podciągamy się pod udami, doklejasz łopatki do pleców, oddal barki od uszu. Plecy prostują się automatycznie. Waszym zadaniem będzie utrzymać jak najdłużej proste plecy w pozycji. Z wydechem suwasz żebra do siebie i na tych prostych plecach, z łopatkami przy plecach, w podciągnięciu pod udami odchylasz się w tył do nawasany. Ściskasz klocek udami, nogi równolegle. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny, podciągając się pod udami, mostek w górę, łopatki do pleców aktywnie. Wydech, suwasz żebra do siebie, kieruj delikatnie podbródek do mostka, wydłużaj tył szyi. Wdech do żeber, brzuch aktywny, podciągaj się pod udami, zbliżaj łopatki do pleców i teraz skręty. Z wydechem ściśnij klocek, odchyl się w tył, złącz dłonie i skręć się w prawą stronę na w miarę prostych plecach, ściskając klocek, stabilizuj miednicę, nie kołysz nią. Wdech do żeber, łopatki do pleców, odkręć tłów jak korkociąg do centrum. Z wydechem suń żebra do siebie, ściskaj klocek, skręt w lewą stronę, eliminuj kołysanie miednicą, aktywuj przywodziciele, ściskamy klocek, stabilna miednica. I wdech do żeber, odrotowujemy do centrum, łopatki do pleców, mostek w górę. I wydech, dwa żebra do siebie, skręt w prawą stronę, ściskamy klocek, udami stabilizujemy miednicę. Wdech do żeber, odrotowujemy do centrum, żebra na boki, łopatki do pleców. I wydech, ściskaj klocek, żebra do siebie, skręt w lewą stronę, ściskając klocek, aktywując przewodziciele, stabilizujesz też miednicę. Wdech do żeber, trzy centrum. I wydech, skręt w prawą stronę, ściskaj klocek. Wdech do żeber, centrum. I wydech, skręt w lewą stronę, ściskaj klocek. Wdech do żeber, cztery. Wydech, ściskaj klocek, prawa strona. Wdech do żeber, góra. I wydech, ściskaj klocek, lewa. Ostatni raz. Wdech do żeber, pięć, centrum. Wydech, prawa. Stabilizuj miednicę, ściskaj klocek. Wdech do żeber, centrum. I wydech, lewa. Stabilizuj miednicę, ściskaj klocek. Wdech do żeber. Uwaga, możesz zostać tu, chwycić się pod udami. Albo hardcore wydech. Ramiona w górę, barki w dół od uszu, łopatki w retrakcji. Uwaga, staraj się je ściągnąć w dół. Jeśli czujesz, że nie dasz rady, to protrakcja szeroko, ale nie podchodzimy barkami do uszu, ok? Ściskamy klocek, aktywujemy środek pleców, wdech do żeber, brzuch aktywny i wydech. Wdech do żeber, brzuch aktywny i wydech, dłonie przed serce, chwyt pod udami. Uwaga, uniesiemy teraz ramiona w górę, rozszerzymy łopatki do protrakcji, pójdą też nam troszeczkę do elewacji, ale nie podciągajcie na siłę barków do uszu. Wdech do żeber, brzuch aktywny, podciągnij się pod udami, doklej łopatki do pleców, ściśnij klocek i wydech, ramiona w górę, łopatki idą szeroko, rozszerzamy środek pleców, nie podciągaj ich mocno do uszu. Wyobraź sobie, że opuszkami palców dłoni odpychasz się od sufitu. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny, nie zaokrąglaj pleców i wydech, suwasz żebra do siebie, łopatki szeroko, opuszkami palców dłoni odpychamy się od sufitu. Jeszcze raz wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny i wydech, żebra do siebie, opuszkami palców dłoni odpychamy się od sufitu. Wdech do żeber, brzuch aktywny, ściśnij klocek, stopy na matę i wydech, dłonie za plecy, purwat tanasana. Ustawiamy sobie nadgarstki w jednej linii, rozsuwasz palce dłoni maksymalnie. Doklejaj równomiernie wszystkie palce dłoni do maty, a jeśli kciuk, mały palec się odrywają, dociskaj je mocniej. Odpychaj się równomiernie dłońmi od maty w górę, stopy na szerokość klocka, ściśnij klocek,
aktywuj przywodziciele i teraz z wdechem do żeber zacznij odpychać się mocniej od kciuków, od palców wskazujących, od całych dłoni, wyjdź w górę, wydech, podwiń kość ogonową, ściśnij klocek udami. Wdech do żeber 2, odpychaj się dłońmi od maty w górę, wydech, żebra do siebie, podwijaj kość ogonową, ściskaj klocek. Wdech do żeber 3, odpychaj się dłońmi i stopami od maty w górę, wydech, suwaj żebra do siebie, ściskaj klocek, aktywne przywodziciele, aktywne nogi. I wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny, całe powierzchnie dłoni, stóp na macie. Wydech, suwaj żebra do siebie, ściskaj klocek, podwijaj kość ogonową. Ostatni raz. Wdech do żeber, brzuch aktywny, żebra na boki, odpychaj się całymi podeszwami stóp, powierzchniami dłońmi od maty. I wydech, suwając żebra do siebie, zacznij opuszczać miednicę w dół. Uwaga, możesz skierować bardziej palce dłoni na boki. Ściskając klocek, przenosimy sobie. Spójrzcie pośladki za linię nadgarstków, mocno odpychaj się dłońmi od maty. Łopatki szeroko, doklejaj mocniej kciuki, palce wskazujące. Nie siadaj na macie. Ściskając klocek, napnij przód ud. Lekko podciągamy rzepki kolanowe w górę. Wdech raz, żebra na boki, brzuch aktywny. I wydech, ściskasz klocek, rotujesz uda lekko do wewnątrz. Wdech 2, żebra na boki, brzuch aktywny. Wydech, wciskaj mocniej kciuki, palce wskazujące w matę. I wdech do żeber 3, żebra na boki, brzuch aktywny. I teraz na wydechu siłą od dłoni zacznij odpychać się. Unieś miednicę w górę, wróć do purwottanasany. Palce dłoni bardziej kierujemy już dopiętnie na boki. Wdech do żeber, żebra na boki, ściśnij klocek. Wydech, doklej wszystkie palce stóp, palce dłoni mocniej do maty. Odpychaj się ich całymi powierzchniami w górę. Wdech do żeber, żebra na boki. Ściskaj klocek, podwijaj kość ogonową. Wydech, mocniej odpychaj się stopami, dłońmi od maty w górę. Ostatni raz. Wdech do żeber, żebra na boki. Ściskasz klocek, podwijasz ogon. Na wydech usiadamy sobie do nawasany. Na macie, na guzach kurczowych, na kościach pośladków. Zmieniamy teraz klocek. Jeśli macie jeden, możecie go zostawić tutaj. Nie musicie za mną wykonywać ćwiczeń równoważnych. Jeśli macie dwa klocki, zmieńcie sobie ten lekki klocek na ciężki. Wkładamy ciężki klocek między uda. Podciągamy sobie skórę z pośladków na boki. Siad na guzach kurczowych, na kościach pośladków. Drugi klocek kładziemy sobie na czubku głowy, ten lekki. Ustawiamy go wygodnie, tak żeby jak najmniej się kołysał. Jeśli Wam spadnie, to go podnoście i wkładajcie tu znowu. Wdech do żeber, żebra na boki. Chwyt pod udami. Mostek w górę, łopatki do pleców. I teraz na wydechu odchyl się w tył, tak żeby klocek nie spadł. Ściśnij drugi klocek, trzymaj się pod udami. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny. Podciągaj się pod udami, łopatki do pleców. Wydech, suwaj żebra do siebie, trzymaj równowagę i proste plecy z drugim klockiem na czubku głowy. I wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny, podciągaj się pod udami, mostek do przodu, łopatki do pleców. Wydech, suwaj żebra do siebie, trzymaj równowagę, jeszcze dwa oddechy. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny, trzymaj równowagę, łopatki do pleców. Wydech, suwaj żebra do siebie, równowaga w pozycji. I jeszcze raz wdech do żeber, żebra na boki, mostek do góry, łopatki do pleców, nie zaokrąglamy pleców. I wydech, żebra do siebie, trzymaj równowagę. Uwaga, uginamy kolana, wyjmujemy klocek z pomiędzy ud, zachowujemy drugi na czubku głowy, jeśli go macie. Wariant pierwszy, krzyżujemy same kostki, chwyt za piszczele, w miarę możliwości utrzymaj proste plecy, jak nie możesz, lekko je zaokrągli. Wariant drugi, rozłączamy nogi i wkładamy sobie zgięcia łokci pod nasze kolana. Zostawcie stopy szeroko albo skrzyżujcie kostki jak do siadu skrzyżnego i podciągnijcie się wtedy mocniej pod udami, doklejcie pod łydkami, doklejcie łopatki do pleców. Podciągamy się mocniej zgięciami łokci pod łydkami do przodu. Oddalasz jednocześnie barki od uszu i doklejasz łopatki bardziej do pleców. Starasz się trzymać proste plecy, wypychasz mostek do przodu. Nie musisz łączyć dłoni. Jeśli je połączycie, spokojnie możecie wybrać ten wariant. Próbujemy zachować klocek na czubku głowy, trzymać równowagę. Zostajemy na 5 oddechów. Po 5 oddechach zmienimy skrzyżowanie kostek dla chętnych.
Wdech do żeber, żebra na boki. Aktywuj brzuch, podciągaj się pod łydkami i zbliżaj łopatki do pleców. Czujesz pracę mięśni między łopatkami, środku pleców. Wydech, suwaj żebra do siebie. Trzymaj równowagę, koncentruj wzrok w jednym punkcie. I wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny. Podciągamy się pod łydkami, doklejasz łopatki mocniej do pleców, mostek do przodu. I wydech, suwasz żebra do siebie. Zostajesz w pozycji, nie podciągasz barków do uszu. Długa szyja, stabilna pozycja. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny. Podciągasz się mocniej pod łydkami, doklejasz jednocześnie łopatki do pleców, aktywny środek pleców. Wydech, suwasz żebra do siebie, zostajesz w koncentracji, klocek jest na czubku głowy, nie spada nam. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch się zapada, centrum aktywne, podciągasz się jednocześnie pod łydkami, doklejasz łopatki do pleców. I wydech, suwasz żebra do siebie, pełna koncentracja, wzrok w jednym punkcie bez rozpraszania uwagi. I wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny. Podciągasz się pod łydkami, doklejasz łopatki do pleców. I wydech, suwasz żebra do siebie. Jeśli masz skrzyżowane kostki bez upuszczania klocka, zmień teraz ich skrzyżowanie na przeciwne. Druga noga teraz jest wyżej. Ta, która była wyżej, wędruje niżej. Jeszcze 5 oddechów. I wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny. Podciągasz się pod łydkami, doklejasz łopatki do pleców. Praca mięśni między łopatkami bardzo wyraźna. Wydech, suwasz żebra do siebie, trzymasz równowagę na guzach kulszowych, na kościach pośladków. I wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny, pępek aktywny. Rozszerzasz żebra na boki, zbliżasz łopatki do pleców, proste plecy. Wydech, suwasz żebra do siebie i trzymasz równowagę na kości ogonowej, na guzach kulszowych. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch się zapada, jest aktywny. Podciągasz się pod łydkami, zbliżasz łopatki do pleców, subtelne pieczenie mięśni między łopatkami. Wydech, suwasz żebra do siebie, pełna koncentracja i jesteś w pozycji. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny, podciągasz się bardziej pod łydkami, zbliżasz łopatki do pleców. I wydech, suwasz żebra do siebie, zostajesz w pozycji. Pełna koncentracja, ostatni raz. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny. Podciągasz się pod łydkami, zbliżasz łopatki do pleców, pieczenie mięśni między łopatkami. I wydech, suwasz żebra do siebie. Uwaga, możesz już odpocząć albo razem ze mną podjąć następne wyzwanie, czyli rozłączyć sobie nogi, tak żeby klocek nam nie spadł. Pracujesz brzuchem, chwyt za duże palce stóp, za łydki. Za kostki od zewnątrz albo za zewnętrzne krawędzie naszych stóp. I teraz bez spadania klocka z głowy przy w miarę prostych plecach z wdechem kolana kąty 90 stopni, odwodzimy je na boki jak do malasany albo szczęśliwego dziecka. I na wydech osuwasz żebra do siebie, zostajesz w pozycji. W tej pozycji zrotuj lekko barki, bicepsy na zewnątrz utrzymaj. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny. Wypychasz mostek nieco bardziej do przodu, zbliżasz łopatki do pleców. I wydech, suwasz żebra do siebie, zostajesz w pozycji. Do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny. Mostek idzie nieco bardziej w górę, zbliżasz łopatki do pleców, piekło mięśnie między łopatkami. I wydech, żebra do siebie, rotuj barki, bicepsy na zewnątrz. Oddalasz barki od uszu, trzymasz proste plecy. Wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny. Doklejasz łopatki do pleców. I wydech, suwasz żebra do siebie. Rotujesz barki i bicepsy bardziej na zewnątrz. I wdech do żeber, żebra na boki, brzuch aktywny. Praca mięśni między łopatkami, łopatki do pleców. I wydech, suń żebra do siebie. Uwaga, uginamy już. Kolana, stawiamy sobie stopy na macie, bierzemy klocek, idziemy do naszej deseczki na przedramionach, ale klocek jest między udami. Aktywuj tu przywodziciele, zepnij mocniej pośladki, klocek w poprzek między udami. Idziemy na przedramiona, na matę, chwyt za przeciwne łokcie, jak do stania na głowie z podparciem. Jak już puścisz przeciwne dłonie na łokciach, pilnuj, żeby łokcie się nie rozeszły na boki. Wyobraź sobie zawsze, jak się rozchodzą, że ściskasz coś w ten sposób między nimi. Ok? Teraz mamy klocek między udami.
przedramiona na macie, chwyt za przeciwne łokcie, ustalamy odległość łokci od siebie, puszczamy je, przedramiona równolegle na matę, możesz spleść dłonie, oprzeć je na macie, łokcie są pod barkami, ściśnij klocek udami, unieś miednicę, odejdź, maksymalnie stopami w tył, podwiń kość ogonową, nogi tu w jednej linii, wypchnij się przed ramionami łokciami od maty, łopatki są w protrakcji, łopatki szeroko, cały czas odpychaj się przed ramionami od maty, podwijaj kość ogonową, ściskając klocek, napinaj też pośladki i wdech raz, głowa przedłużeniem kręgosłupa, wydech, odpychaj się przed ramionami od maty, łopatki szeroko w protrakcji. Wdechy dwa, żebra na boki, brzuch aktywny, podwijaj kość ogonową. Wydech, łopatki szeroko w protrakcji, odpychasz się przed ramionami od maty. Wdech trzy, brzuch aktywny, pośladki napięte, uda aktywne. Wydech, żebra do siebie, odpychasz się przed ramionami od maty, łopatki w protrakcji. Wdech cztery, żebra na boki, brzuch aktywny, ściskaj klocek. I wydech, odpychaj się przed ramionami od maty, żebra do siebie, łopatki w protrakcji, brzuch aktywny. Wdech 5, żebra na boki, brzuch aktywny, ściskaj klocek, napinaj pośladki. Wydech, żebra do siebie, łopatki w protrakcji, odpychasz się przed ramionami od maty. I wdech, uwaga, jedna, druga dłoń na matę, idziemy do deski wysokiej, dłonie pod barkami, rozszczepisz palce dłoni, wydech, podwiń kość ogonową, utrzymaj nogi tłów w jednej linii, mocniej dociskamy kciuki, palce wskazujące, odepchnij się dłońmi od maty, łopatki w protrakcji, głowa przedłużeniem kręgosłupa, ściskaj klocek. Wdech raz, żebra na boki, napięte pośladki, ściskaj klocek, wydech, mocniejsze odpychanie od dłoni, łopatki w protrakcji. Wdech dwa, żebra na boki, brzuch aktywny, ściskasz klotek. I wydech, łopatki w protrakcji, odpychasz się dłońmi od maty. Wdech trzy, żebra na boki, brzuch aktywny, ściskasz klotek. I wydech, odpychasz się dłońmi, łopatki w protrakcji. I wdech, kolana mata. Wydech, siad na piętach, rozluź, nie. Kilka oddechów w pozycji. Wdech, wydech. Rozluźnij barki, ramiona. Oddalaj barki od uszu. Spokojny, wydłużony oddech. Teraz odpoczniemy przed staniem na głowie. Zrobimy sobie jeszcze Ardha Navasana. Po tych naszych niewinnych ćwiczeniach na pewno zobaczycie, że całe ciało pracowało, spociliśmy się mocno, także wbrew pozorom to wolne tempo wygląda dosyć niewinnie, ale zobaczycie, że nasza yoga, trening do stania na głowie działa. Przejdźcie sobie jeszcze teraz do Ardha Navasany. Ściskamy klocek w ten sposób na płasko między udami, aktywujemy przywodziciele i usiądźcie na guzach na kościach, guzach kulszowych, kościach pośladków. Siadamy sobie, wejdziemy jak do Navasany, chwyt pod udami, ściskaj klocek, wdech do żeber, brzuch aktywny, mostek w górę, łopatki do pleców. Na wydechu odchyl się w tył na prostych plecach, łydki równolegle do maty. I teraz będę chciała, żebyście zaokrąglili lędźwia, podwinęli kość ogonową. Z wdechem do żeber, brzuch aktywny. Podwijamy kość ogonową, zaokrąglamy lędźwia, schodzimy nogami prostymi niżej, ramiona równolegle do maty, nie odkładajcie nóg ani góry ciała na matę. Ściskamy klocek, wydech, dajcie łopatki szeroko w protrakcji. Szerokie łopatki w protrakcji, nie podciągaj ich do uszu. I wdech, dwa, żebra na boki, brzuch aktywny, ściskasz klocek. Wydech, łopatki szeroko w protrakcji, w dwóch przeciwnych kierunkach ciągniemy opuszkami palców dłoni do nóg przed siebie. I wdech, trzy żebra na boki, ściskasz klocek udami, aktywne przywodziciele. I wydech, łopatki w protrakcji, szeroko, szerokie barki. Wdech, cztery, żebra na boki, podwijasz ogon, ściskasz mocno klocek. I wydech, łopatki w protrakcji, szerokie ciągniesz opuszkami palców w dół, barki w dół od uszu. I wdech, ostatni raz, żebra na boki, ściskaj klocek, aktywne przody ud. Wydech, łopatki szeroko w protrakcji, mocny brzuch. I z wdechem do żeber, góra. Wydech, stopy na matę, poczuliście moc pozycji. Podwinięta kość ogonowa, ściskamy klocek, łopatki szeroko w protrakcji.
Zanim wejdziemy sobie do stania na głowie z podparciem, odpoczniemy, rozciągniemy nieco mięśnie piersiowe mniejsze, przemasujemy sobie teraz te mięśnie. Masujecie przestrzeń pod obojczykami nieco niżej, w kierunku do wewnątrz od pachy. Tutaj najbardziej spięte miejsca przemasujemy sobie po 60 sekund. Prawy, lewy, piersiowy mniejszy. Potwieramy lekko klatkę i później wejdziemy sobie już do stania na głowie z podparciem. Zasady, które będą nas obowiązywały, to łokcie na szerokość barków. Ustalamy odległość łokcia od siebie, chwyt na przeciwne łokcie. Później puszczasz, splatasz dłonie, chowasz ostatni mały palec, tak żeby palce były prawy, lewy, mały palec w tej samej płaszczyźnie. Opieramy się na łbisku albo na ciemieniu, czyli tutaj bliżej czoła. Albo na czubku głowy, to będzie bardziej popularna, ale mniej stabilna pozycja, tak jak czujecie. I jak już będziecie podchodzić do pozycji, będziecie podciągać kolana do brzucha, to odpychacie się cały czas od ramion, mamy łopatki w protrakcji, z wdechem żebra na boki, brzuch aktywny. Aktywny też zębaty przedni, wydech, żebra zsuwają się. Jak wyjdziecie w górę, starajcie się za bardzo nie wyginać lędźwi włók, tylko pomyślcie sobie o tej naszej Ardha Navasanie, czyli o podwinięciu kości ogonowej, szerokie łopatki, podwinięta lekko kość ogonowa. Nie róbcie tego na siłę, żeby nie upaść, tylko tak stopniowo, jak wychodzicie w górę, starajcie się jednak żebra do siebie z wdechem na boki, brzuch aktywny, ale myślimy o podwiniętej też kości ogonowej, żeby za bardzo nie wyginać się w lędźwiach. Tyle, ile damy rady oczywiście. Praca nad prawidłową pozycją, nad Salambą Sirsasaną, nad tym, żeby nie wyginać lędźwi włók, żeby pozostawać dłużej, to jest praca regularna. Połóżcie się teraz jednym klockiem płasko pod łopatkami, z drugim bardziej stabilnym pod tyłem głowy. Ten klocek drugi może być o średniej albo największej wysokości. Jeśli o największej, podsuńcie go najkrótszą krawędzią w dół, pod tył głowy. Klocek lżejszy może być na płasko albo o średniej wysokości. Kładziemy go pod łopatkami wygodnie, żeby nam lekko wypychał klatkę piersiową w górę, ale bez ucisku na nią. I drugi klocek jest pod tyłem głowy, stabilnie. Jesteśmy w podparciu. Możecie sobie redukować wysokość jednego i drugiego klocka, jeśli czujecie, że klatka jest za bardzo wypchnięta w górę. Zostajemy na moment. Jeśli ten klocek pod głową lekko się kołysze, to go przytrzymajcie tu, ok? Jeśli możecie przełożyć dłonie na dolne żebra, to z wdechem zauważcie, że je rozsuwacie. Dół brzucha jest aktywny, on się lekko zapada, już uaktywniamy centrum na wdechu. Na wydechu poczujcie, że zsuwacie łuki żeber do siebie, talia robi się bardziej zwarta. Zostajemy w tym schemacie oddechowym, przygotowując się do pozycji odwróconej za moment. Z każdym wdechem rozsuwaj żebra na boki, brzuch się zapada, aktywuj mola bandę, mięsień poprzeczny, przeponę. Na wydechach wsuwaj żebra do siebie. Odpoczywamy w ten sposób przed naszą pozycją odwróconą. Jeśli jeszcze nie robicie salamby sirsasany, to wykonajcie sobie cały nasz trening, a pozycje odwrócone zostawcie, jak idziecie do szkoły jogi, żeby zrobić je pod okiem nauczyciela, albo odłóżcie je w czasie. Wykonując już nasz trening podstawowy, protrakcja, retrakcja łopatek, brzuszki, nawasany, deski, znacznie wzmocnicie sobie centrum, mięsień poprzeczny, przeponę, mięśnie skośne, brzucha, zębaty przedni. Popracowaliśmy też nad mięśniami równoległobocznymi między łopatkami, podziałam nam najszerszy grzbietu. Popracowaliśmy nad częścią dolną, środkową, czworobocznego grzbietu. Nad barkami, nad siłą nadgarstków dłoni, więc spokojnie ten nasz trening możecie wykonywać bez pozycji odwróconej na razie. Nawet jeśli nie możecie robić pozycji odwróconych, a macie wzmocnić, ustabilizować tłów, to też róbcie sobie tylko naszą jogę, ale bez wychodzenia do stania na głowie z podparciem. Możesz zostać tu nieco dłużej, albo możesz razem ze mną podejść teraz do stania na głowie z podparciem. Czyli uwaga, ja nie będę nic komentowała już podczas wykonywania stania na głowie z podparciem. Stańcie przy ścianie, jeśli oprzecie stopy o ścianę, to starajcie się nimi od ściany odejść podczas wykonywania pozycji, a jeśli na początku potrzebujecie mieć stopy na ścianie, to też w porządku, jeśli macie słabszy dzień,
Chcecie mieć stopy na ścianie, spokojnie je tam zostawcie. Pamiętajcie, żeby na początku, jak przybliżacie dłonie do ściany naszej, czyli załóżmy, to jest nasza ściana, splatamy palce dłoni, ustawiamy ostatnie dwa małe palce w równej linii. I teraz chwyt za przeciwne łokcie, ustalamy odległość łokci od siebie, łokcie są pod barkami, nie szerzej. Rozłączamy, jeszcze raz ustawiamy dłonie, opieramy się na ciemieniu albo na łbisku, czyli bliżej czoła albo na czubku głowy, tak jak Wam wygodnie. I od tej pozycji już zaczniecie się wypychać w górę od przedramion. Aktywne barki, łopatki w protrakcji. Cały czas będziecie odpychać się od ramy z przedramion, tak żeby głowa nie dociskała całym ciężarem do maty, tylko żeby większość ciężaru ciała było na naszych przedramionach, barkach, łopatki będą w protrakcji. I będziecie sobie podchodzić, przyciągając kolana do brzucha, w pewnym momencie oderwiecie stopy, już zaczniecie wypychać się od przedramion, będzie mocniej, łopatki pójdą szeroko do protrakcji i z każdym wdechem bardziej będziecie rozszerzać żebra, uaktywniać brzuch. Na wydechu będziecie zsuwać żebra do siebie i podciągać, windować nogi w górę. Także teraz przejdziemy sobie do stania na głowie. Zostajecie, dopóki macie siłę, dopóki jesteście skoncentrowani. W każdym momencie pamiętajcie, możecie oprzeć sobie stopę o ścianę, możecie wrócić. Także zostajemy tyle czasu, ile jesteście skoncentrowani. Nie gubicie aktywnego odpychania się przed ramion od maty. Wasze łopatki są szeroko w protrakcji, pójdą nam też trochę do elewacji w górę. A jeśli już poczujecie, że barki idą za bardzo do uszu, spinają się, to wychodźcie z pozycji. Nie dopuszczamy do tego, ok? Szerokie łopatki, szerokie barki, odpychanie się od naszych przedramion. Tu mocno aktywacja. I spokojnie wychodzimy sobie każdy w swoim tempie. Zapraszam.